Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak radzę sobie z dużą ilością zdjęć i filmów. Chodzi o to, co zrobić, żeby łatwo dany film, który nas interesuje, odnaleźć i żeby ładnie zaprezentować komuś dane zdjęcie. Jak już pewnie wiecie, jestem fotografem, ale każdy z Was, kto ma telefon komórkowy albo jakiś aparat, nawet może być podstawowy, prawdopodobnie ma też bardzo dużo zdjęć. No i żeby z tymi zdjęciami poradzić sobie, ja używam specjalnego programu. Jest to Acidizia. Zobaczycie w filmie, jak go używać i do czego mi ten program się przydaje. Zapraszam na film. Jeśli chodzi o tą przeglądarkę do zdjęć, no to ja znam ją już z czasów liceum, czyli około tam 28 lat temu. W opisie filmu znajdziecie link do strony z tym programem, no i można ściągnąć z tej strony właśnie wersję 30-dniową i wypróbować, czy w ogóle ten program jest dla Was. Jak już pewnie większość z moich stałych widzów wie, moją pasją jest fotografia i filmy wideo, dlatego bardzo często na różnego typu imprezach rodzinnych też robię zdjęcia, no i tutaj bardzo przydaje się ten program. Ja zawsze robię zdjęcia RAW, czyli oryginalny obraz, jaki matryca zobaczyła, ja ten obraz po prostu mam. I żeby pokazać to innym osobom, które też tam były na tych zdjęciach, no to musiałbym je wcześniej obrobić. Często jest tak, że przyjeżdżam do domu, zgrywam wszystko na dysk, żeby zabezpieczyć przed utratą, no i siedzi to często, nie wiem, miesiąc, dwa, zanim mam czas, żeby obrobić te zdjęcia. Ale w międzyczasie przychodzą właśnie znajomi, którzy chcieliby obejrzeć sobie te zdjęcia. No i tutaj tak, mój komputer tak na szybko nie obsłuży tych zdjęć RAW. Jeśli chodzi o obróbkę tych zdjęć, no to mam programy, na których działam, ale jeśli chodzi o takie szybkie przeglądanie tych zdjęć i pokaz slajdów na monitorze, no to używam do tego właśnie tego programu Acidizia. Klikając tutaj w tym miejscu, bardzo szybko te zdjęcia wyświetlają się nam na ekranie. Próbowałem też innego rodzaju takich przeglądarek do zdjęć i okazało się, że inne przeglądarki muszą, nie wiem, całość zbuforować i potem ładnie wyświetlić. Jeżeli chodzi o ten program, no to on praktycznie zaczyna bardzo szybko pokazywać te zdjęcia, no i robi to bardzo płynnie. Ma on bardzo wiele opcji, ale tak na szybko Wam pokażę. Można sobie ustawić, jak mają wyglądać przenikania, czy mają te zdjęcia losowo być wyświetlane, czy nie, w jakim czasie, czyli czy co sekundę, czy co 10 sekund mają być wyświetlane i wiele innych opcji, o których tutaj nie będę przynudzał, bo jeżeli ktoś sobie taki program kupi, no to powinien nauczyć się go i wtedy będzie o wiele efektywniej pracował. Jeżeli ktoś powie, że taki program tylko jest potrzebny specjaliście, no to powiem mu tak, teraz już w telefonach komórkowych przy dobrym oświetleniu zdjęcia właśnie z telefonu są równie dobrej jakości jak z aparatu lustrzanki czy bezlusterkowca. Coraz więcej każdy z nas ma tych zdjęć, bez względu na to, czy jest amatorem, czy zajmuje się fotografią i potem, żeby dotrzeć do tych zdjęć, odnaleźć je w bardzo szybki sposób, no to bardzo ciężko jest to zrobić, trzymając tylko pliki w folderach. Dlatego następną jak gdyby funkcją, która bardzo mi się przydaje, no to jest właśnie funkcja wyszukiwania po tagach, po twarzy. Teraz o niej opowiem. Problem zaczął się pojawiać praktycznie od samego początku, ponieważ nie miałem możliwości szybkiego znalezienia danego zdjęcia, na którym jest przedstawiony, nie wiem, drzewo, droga. Potrzebowałem tych zdjęć do mojej strony internetowej podczas wyszukiwania filmów na mój kanał YouTube. Teraz może powiem, z czym był problem. Chodzi o to, że jak mieliście 1000 filmów i chcielibyście z tych filmów wybrać kilka ujęć, które użyjecie w nowym filmie, no to już zaczynają się problemy. Musicie te wszystkie filmy zobaczyć i zdecydować, czy ten film jest dobry, czy nie, czy nadaje się. Jeżeli macie 1000 filmów, to żeby je wszystkie przejrzeć, nie jesteście w stanie tego zrobić w bardzo krótkim czasie. Częściowo radziłem sobie w ten sposób, że dopisywałem do nazwy filmu jakieś słowa kluczowe, przy czym często okazywało się, że jest to zbyt ogólne i czasami właśnie ta wyszukiwarka w Explorerze nie dawała rady. No i jeśli chodzi o filmy, no to są to tysiące, jeśli chodzi o zdjęcia, które wykonuję,
no to jest ich, nie wiem, można już liczyć w setkach tysięcy. Dlatego potrzebuję program, który pomoże mi odnaleźć właśnie te zdjęcia w zależności od tego, co będę potrzebował. No i teraz pokażę Wam, jak ja to robię. Powiem tak, że na samym początku trzeba poświęcić troszkę czasu, żeby poopisywać te zdjęcia, ale potem o wiele łatwiej się pracuje z dużą ilością plików. No i tutaj tak, często jak jest piękne zdjęcie, no to oceniam je, żeby potem wybrać sobie takie perełeczki, żeby od razu wyświetliły mi się. Na przykład wyświetl mi tylko zdjęcia z oceną 5. I wtedy program wyświetla zdjęcia z oceną 5. Druga sprawa, można sobie podzielić to na kolory też. Tak jak tutaj widzicie, na przykład rodzinę oznaczam w jednym kolorze, zdjęcia takie typowo techniczne w drugim kolorze. Zdjęcia, na którym są wycieczki, no to w jeszcze innym kolorze. I teraz klikając sobie właśnie tutaj jeden z tych kolorów, pokazują się tylko te filmy, które są oznaczone tym kolorem, czy zdjęcia. Do każdego zdjęcia czy filmu można przypisać też poszczególne słowa. I o tyle w tym programie jest to tak zorganizowane, że jak dodamy jakieś słowo, no to ono potem się nam na liście pokazuje i możemy tylko zahaczyć, że to zdjęcie dotyczy właśnie tego słowa. Czyli nie ma tu takiego czegoś, że zrobimy błąd w wyrazie i potem przy wyszukiwaniu jest kłopot, tylko jeżeli klikniemy już, że takie słowo w całym tym bazie danych zostało dodane, no to jesteśmy pewni, że to słowo będzie takie same w każdym zdjęciu. Oczywiście jak źle zaznaczymy, no to nie będzie, ale nie będzie czegoś takiego, że nie wiem, z dużej litery, z małej litery trzeba będzie wpisywać. Tylko będzie jednoznacznie, jak ma być rośliny, to są rośliny, a nie roślina, tylko trzeba to po prostu tutaj z tej listy po prawej wybrać. I teraz najważniejsza rzecz, która mi się bardzo spodobała w tym programie, no to jest rozpoznawanie twarzy. Często mam tak, że przychodzi, nie wiem, rodzina i pytają się, ty tak dużo tych zdjęć robiłeś na weselu, pokaż mi, jak ja wyszedłem na tych zdjęciach. No i tutaj zaczyna się problem, ponieważ jak zaczniemy tam tysiące zdjęć przeglądać, no to najczęściej rzadko kiedy trafimy na tą osobę, żeby jej to pokazać. No i tutaj przychodzi właśnie pomocna funkcja rozpoznawania twarzy. Na czym ona polega? Program bazę zdjęć, którą udostępnimy dla tego programu, przeszuka rozpoznając twarze. Oczywiście nie wszystkie twarze rozpozna, jak jest mała rozdzielczość albo głowa jest zbyt mała, no to program może sobie nie poradzić, ale gdy twarz jest wyraźna, no to raczej bezbłędnie rozpoznaje osobę na zdjęciu. Oczywiście on rozpozna te osoby i trzeba będzie na przykład opisać sobie, że to jest, nie wiem, wujek Zbyszek, ciocia Agata. Chodzi o to, żeby było jasne, sprecyzowane, że ta twarz to jest taka osoba. I potem, gdy przychodzi do ciebie ta ciocia Agata na przykład, no to klikając znajdź zdjęcia z ciocią Agatą, po prostu wysypuje się lista zdjęć, na której jest dana osoba. No i oczywiście jak potrzebujecie jakieś zdjęcia danej osoby, czy nawet swoje, no to też o wiele szybciej jesteście w stanie odszukać je. Powiem Wam tylko tyle, że funkcji w tym programie jest znacznie więcej. Możecie te tagi dopisywać do pliku. Także nie tylko w tym programie będziecie mogli je wyszukać, tylko też w innych. Jeżeli inne programy będą miały opcję rozpoznawania plików dodatkowych zapisanych przy zdjęciu czy przy wideo. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, no to zapraszam na stronę ACDZIA i tam są właśnie filmiki, które pokazują, co ten program potrafi, jeśli chodzi właśnie o ten zakres. Jeśli chodzi o ten program, no to można tutaj też sobie lekko te zdjęcia poprawić, jeśli chcemy je, nie wiem, opublikować gdzieś. No i tutaj możemy sobie poprawić te podstawowe takie elementy, temperaturę zdjęcia, czy elementy jasne chcemy przyciemnić, czy jeszcze bardziej rozjaśnić, czy elementy w cieniu chcemy też rozjaśnić, czy jeszcze bardziej przyciemnić, kontrast poprawić. Jest też funkcja do poprawiania skóry. Powiem, funkcji jest mnóstwo. Żeby tutaj opisać po kolei, co ten program potrafi, trzeba byłoby nagrać kilka lekcji, żeby właśnie przedstawić, co ten program potrafi. Dlatego w tym krótkim filmiku opowiedziałem tylko o tych
funkcjach, których ja używam, które mi się bardzo przydają i przydadzą się większości osób, które posiadają dużą liczbę zdjęć. Tutaj w tym folderze ja przygotowałem małą liczbę zdjęć, tylko tych, które mogę pokazać jak gdyby w wideo, ponieważ nie zawierają one jakichś obcych osób. I moim zdaniem to, co tutaj widzicie, to jest mała liczba zdjęć. Jeżeli byście zobaczyli cały pakiet tego, co ja posiadam, no to powiem wam, że zajmuje mi to około 2 terabajtów danych. Same zdjęcia. Około 8 terabajtów filmów. Muszę powiedzieć szczerze, że gdybym tego programu jak gdyby nie używał do sortowania i do odnajdywania ujęć wideo i zdjęć, no to straciłbym o wiele więcej czasu na przygotowanie właśnie materiału dla was. To tyle w tym filmiku. Chciałem wam w tym filmie pokazać tylko, jak ułatwiać sobie życie, żeby nie było potem frustracji podczas przeglądania tych zdjęć. Ten program oczywiście ma wiele innych funkcji, które przydadzą się na przykład fotografowi. Dlatego napiszcie w komentarzu, co myślicie o takim programie. I czy na przykład macie jakieś swoje triki, które ułatwiają właśnie przeglądanie filmów czy zdjęć. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy.